miastach jest 91% bibliotek skomputeryzowanych, a na wsiach około 70%. Znaczy mówię teraz o tych gminnych bibliotekach, więc to nie jest tak, że tu mamy jakieś, że biblioteki jako instytucje odstają od tych głównych trendów, prawda? Na ogół są to komputery już z siecią, dostępne dla czytelników, a nie tak na zapleczu bibliotekarki. W bibliotece? Można, można. Są kąciki, gdzie można korzystać z internetu. Na ogół to trzeba mieć troszeczkę czasu zarezerwowanego, żeby skorzystać. Wszystkie badania wskazują na to, że ludzie, którzy używają komputera i używają sieci, więcej czytają również książek. Czy drukowanych, czy no, staje się obojętny w tej chwili, prawda, wobec rozwoju technologii, więc to nie o to chodzi, czy czytamy wydrukowane, czy czytamy na ekranie. Chodzi o to, żeby percepować treści bardziej skomplikowane i zbudowane, prawda? I to jest to, co walczymy o ten poziom kompetencji informacyjnej, która pozwoli nam przyswoić treść bardziej skomplikowaną niż oferta sklepu internetowego. Odkąd skończyłam 10 lat temu pracę, jestem na emeryturze i przestałam, że tak powiem, przy komputerze pracować, w ogóle nie dotykam się tego instrumentu, jestem z daleka. Jestem niereformowalna, nie idę do przodu. Z bibliotek gminnych korzysta albo młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i średnich, albo właśnie ludzie starsi, 50+, bo ludzie w przedziale 25-50 nie mają czasu na korzystanie z bibliotek, bo albo pracują, albo są w takim stanie, że w ogóle nic im się nie chce. Ponad 30 lat nie miałam czasu na książki. Powiedziałam sobie, że jak pójdę na emeryturę, to poza podstawowymi obowiązkami typu prowadzenie domu i tak dalej, zajmę się czytaniem, zaległości w czytaniu. No i czytam, ile mogę i jak mogę. Dużo czytam, bo lubię czytać. Czy to nie jest tak, że bibliotekarze powinni w jakiś sposób uczyć, edukować, wykorzystywać komputery? Na pewno to robią. W wielu miejscach, nie powiem, że zawsze, jeżeli jest to reguła, ale to robią. Są kursy obsługi komputera, bardzo często organizowane w bibliotekach, w domach kultury. Także to nie jest tak, że tego nie ma. Zapotrzebowanie na jakieś nowe technologie wśród środowiska seniorów jest bardzo duże, ponieważ te osoby właśnie są wykluczone z uwagi na brak kontaktu z komputerem, z nową technologią telefonii. I tak przedział między 50 a 80 rokiem życia to jest taki właśnie. Powiedziałem mojej babci o tym, że jest taki kurs dla emerytów dotyczący obsługi komputera, korzystania z internetu. To moja babcia machnęła ręką, powiedziała, że nie. Podczas kiedy zwykle, wiesz, marudzi i mówi, że o, ja to bym was prześcignała w tym komputerze i co to bym ja nie robiła. O, weźcie mnie, nauczcie. Potem się mówi, chodź babcia, to się nauczę. Nie, bo ja popsuję. Ludzie starsi są wychowani po prostu zupełnie w innych warunkach. Na przykład państwo potrzebujecie kontaktu przez Facebook. Oni zupełnie tego nie potrzebują. Nawet nasza klasa ich nie ciągnie, dlatego że oni cenią sobie bardziej kontakty osobiste. Nie odczuwają braku na przykład dostępu do sieci w urzędach, na przykład, co ja odczuwam, ponieważ intensywnie pracuję, ponieważ oni mają bezpłatne bilety i dużo czasu, i to jest dla nich tak naprawdę wycieczka. To jest inny świat, dokładnie. Inny świat. No chyba ten brak, właśnie tutaj zastanawiałam się, ja też się zastanawiam, jak ich przyciągnąć, czym ich przyciągnąć. Więc na przykład bardzo dobrą tutaj robotę robią te zakupy grupowe, ponieważ oni nie widzieli świata. My tak naprawdę nie widzieliśmy świata przed 2000 rokiem. Pamiętam, jak byłam w Londynie, to w ogóle było zdziwienie, że jestem na wycieczce, a nie przyjechałam do pracy. To jest kwestia po prostu takiego użytku na co dzień internetu. Jeżeli ktoś tego nie ma, no to po prostu no, przyzwyczaja się do tego, że korzysta w inny sposób. W każdym domu, mimo że jest sieć internetowa, jest zawsze ktoś, kto w tej sieci się porusza. A nawet jeśli się porusza, to po prostu potrafi najprostsze rzeczy.
poruszanie się w sieci osoby takiej po 64 roku życia, po 70 roku życia, właściwie nie, może w niewielkim stopniu ulepsza jakość tego życia. Wie pan, co to jest Facebook? Tak. A co to jest? Jaki to jest portal taki, to jest senior. A korzysta pan z internetu? Nie. Nie? A dlaczego? Nie, bo to jestem ze starym, jest nie bardzo. A moja mama nie obsługuje komputera i moja siostra również. Siostra ma lat, nie wiem, mniej ode mnie, czyli niecałe 50 i również nie obsługuje komputera. Śmialiśmy się, bo my jakby nie rozumiemy tego, że ktoś nie pojmuje. Prawda? Temat wykluczenia seniorów to jest temat rzeka. To wcale nie chodzi o to, że oni są wykluczeni, bo ludzie ich wykluczają, tylko oni nawet z tego internetu nie za bardzo chcą korzystać. Oni nie uważają, że to jest im jakoś bardzo potrzebne i im na tym nie zależy. Ci, którzy chcą, to z tego korzystają. Do takich rzeczy, które są, nie wiem, przesyłem dokumentów, maili, zdjęć, obsługi elektronicznej, poczty, bankowości. To ułatwia życie tym wszystkim ludziom. Spotykam się bardzo często właśnie z problemem, że nie rozumiem, co to znaczy w sieci. Wszystko jest dobrze, póki ten komputer jest tutaj i to, co robimy w komputerze, jest na miejscu, jest fizyczne, prawda? A w momencie, kiedy przechodzimy do internetu, jest ogromna konsternacja. Wynika to oczywiście z doświadczeń ludzi starszych i chyba stąd wynika ich wykluczenie. Oni po prostu nie rozumieją. Nie są sieciowi, są analogowi, jak to teraz się porównuje. Wszystko sobie załatwiam tak jak do tej pory, bez pomocy komputera. I to szczęśliwa jestem bez tego dodatkowego, że tak powiem, obciążenia umysłu. No.